Dlaczego kasza jaglana kiedyś była nazywana lekiem dla ubogich? Co ona takiego w sobie ma, że polecana była na przykład na katar? Jeżeli jest aż taka zdrowa, czy można ją spożywać codziennie i czy są osoby, które nie powinny przesadzać z kaszą jaglaną? O tym będziemy rozmawiać dzisiaj. Witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Natalia Samaryc, jestem naturopatą. Państwo jesteście na kanale Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Jeżeli interesują Was tematy związane ze zdrowiem, z jego wspomaganiem w sposób naturalny, to subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Zacznijmy od tych prozdrowotnych właściwości kaszy jaglanej. Dlaczego ona tak pozytywnie wpływa na nasz organizm? No przede wszystkim ze względu na to, że jest bardzo bogata w różne składniki witaminowo-mineralne. Kasza jaglana zawiera białko, błonnik, żelazo, magnez, fosfor, potas cynk, witaminy z grupy B, dlatego warto je spożywać, szczególnie osobom, które mają problemy z układem trawiennym, bo wspomaga pracę układu pokarmowego. Bardzo się sprawdza przy zgadze, ale też pozytywnie wpływa na serce, ze względu na to, że kasza jaglana zawiera właśnie błonnik pokarmowy, ona wspomaga perystaltykę jelit i usuwanie toksyn. Natomiast też pozytywnie wpływa na wątrobę i ogólnie na oczyszczanie organizmu, szczególnie na oczyszczanie nerek. Wiadomo, że kasza należy do produktów z grupy zasadowych. Dlatego, jeżeli chodzi o dietę taką alkalizującą, to na pewno kaszę jaglaną trzeba stosować. Inaczej mówiąc, pomaga odkwaszać nasz organizm. Szczególnie osobom, które spożywają dość dużo produktów zakwaszających takich jak produkty mleczne, produkty mięsne, no oczywiście, jeżeli chodzi o cukier. I chcemy wprowadzić pewną równowagę, to ze względu na zawartość właśnie tych minerałów kasza jaglana będzie nam w tym pomagać. Kasza jaglana zawiera magnez i cynk. Są niezbędne one dla wątroby, dla nerek, dla trzustki, dla układu krążenia. Oprócz cynku, który na skórę pozytywnie wpływa, jest jeszcze krzymionka. Na 100 g kaszy jaglanej aż 80 mg krzymionki, a to znaczy, że też włosy, paznokcie, skóra, produkcja kolagenu naszego własnego, no jest do tego krzymionka, jest potrzebna, dlatego i odmładzająco kasza jaglana będzie działała i bardzo fajnie nie tylko odmładzająca na skórę, ale też jako profilaktyka starzenia się naszych stawów, kruchości naszych naczyń krwionośnych. Kasza jaglana zawiera też żelazo. Z jednej strony żelazo jest niechemowe, no nie w Wchłania się aż tak dobrze jak chemowe żelazo z produktów mięsnych. Oczywiście, jeżeli kogoś ten temat interesuje, żelazo, jego wchłanialność, w jakich produktach znajduje się, to sięgnijcie po inne nagranie. Natomiast przy anemii też się poleca kasza jaglana ze względu na to, że ona zawiera całą grupę witamin B, m.in. kwas foliowy. Także te wszystkie składniki łącznie będą bardzo pozytywnie na nasz organizm wpływać. Ale to też nie wszystko. Z tych pozytywnych aspektów warto zwrócić uwagę, że kasza jaglana ma termikę ciepłą. O termice bardziej mówi medycyna wschodu. Natomiast nawet w naszej medycynie takiej słowiańskiej, chociaż nie mówiło się, że ciepłe produkty, wychładzające produkty, wiadomo było od wieków, że jeżeli ktoś ma Katar, mokry kaszel, gdzieś flegma zalega, to polecana była kasza jaglana, bo ma taki efekt wysuszający. Dlatego na przykład w danych czasach kaszę jaglaną stosowano jako lek na przeziębienie, na grypę, na katar. Oczywiście też stosowano ją przy różnych, różnych problemach przewlekłych. A była ona dostępna tania, robiło się z niej też różne przypisy, różnego rodzaju takie mieszanki, mleko z kaszy gotowanej, z kaszy surowej na różne sposoby. Także jeżeli takie tematy Was interesują, chcecie więcej poznać, koniecznie subskrybujcie kanał, bo o tym wszystkim na kanale będziemy mówić. To są wszystko te pozytywne strony kaszy jaglanej. Natomiast jest trzy aspekty, które koniecznie trzeba omówić i koniecznie o nich trzeba wiedzieć. Pierwszy to jest indeks glikemiczny kaszy jaglany. Inaczej mówiąc, wiele osób mówi o tym, że kasza jaglana jest dość kaloryczna i ma dość wysoki ten indeks glikemiczny po ugotowaniu około 70. To znaczy, że może powodować jakby skok cukru we krwi po spożyciu. Natomiast to nie do końca tak. Rzeczywiście kalorii trochę ma, natomiast oprócz indeksu glikemicznego, który jest około 70, jest jeszcze ładunek glikemiczny, który jest niski, 9 i to równoważy. Mało tego, można ten indeks glikemiczny kaszy zmniejszyć, jeżeli będziemy ją je spożywać nie na ciepło, tylko na zimno. Nie jako danie takie główne na przykład do mięsa czy do ryby, albo do sałatki, do surówki jakieś, tylko po prostu zrobić z nią sałatkę zimną, ugotować kaszę, dodać jakieś warzywa i wtedy ten indeks glikemiczny będzie znacznie mniejszy, bo w zimnej kaszy wytwarzają się skrobia oporne. Skrobia oporne powodują, że ten cukier uwalnia się powoli i kasza wtedy daje nam poczucie sytości, ale nie daje takiego skoku glukozy we krwi. Dlatego ona się poleca też osobom, które mają cukrzycę i osobom, które są na diecie odchudzającej. Tylko, że warunek, no nie mogą ją spożywać regularnie, codziennie, ale jeden, dwa razy maksymalnie w tygodniu można i najlepiej, no można też na ciepło, ale najlepiej jednak w postaci zimnej. Dodatkowo, kiedy ona jest na zimno i te skrobie się wytworzyły, to skrobia oporne to jest pożywka dla naszych bakterii, także tu są jeszcze inne dodatkowe korzyści dla naszego organizmu. Natomiast kolejny aspekt, oprócz cukrzycy i właśnie nadwagi, jeżeli ktoś się odchudza, te dwie rzeczy pamiętajmy, że nie przesadzajmy z kaszą jaglaną, to jest jeszcze jeden aspekt. Kasza jaglana no, niestety hamuje wchłanianie jodu przez komórki naszego organizmu, szczególnie przez tarczycę. Dlatego osoby, które mają niedoczynność tarczycy, no nie powinni też przesadzać z kaszą jaglaną. Z jednej strony to nie jest tak, że całkowicie ten produkt wykluczamy, bo on ma tak dużo innych wartości, na przykład całą grupę witaminy B która dla tarczycy jest potrzebna. Zawiera też selen. może nie w dużych ilościach, a jednak zawiera. Zawiera też cynk, zawiera też żelazo, zawiera dużo składników mineralnych, bez których tarczyca normalnie nie funkcjonuje. Dlatego, jeżeli raz w tygodniu będziecie spożywać tą kaszę, to na pewno tarczyca nie ucierpie. Natomiast jeżeli rzeczywiście macie niedoczynność, to na pewno nie wprowadzamy ją regularnie i codziennie tej kaszy nie spożywamy. Natomiast osoby, które mają nadczynność tarczycy lub mają chorobę Hashimoto, ale problemów z poziomem hormonów nie ma, to kasza jaglana jak najbardziej poleca się. Można ją spożywać częściej. I teraz jeszcze taki mały dodatek do dzisiejszego tematu. To jak prawidłowo ugotować kaszę jaglaną, żeby ona była smaczna, zdrowa i sypka. Na te trzy aspekty zwrócimy uwagę. I tu na pewno warto zwrócić uwagę na samą postać kaszy. Kaszę nie kupujemy w woreczkach pakowanych. Z dwóch powodów. Po pierwsze, kiedy się gotują te worki, to ogromna ilość składników nam absolutnie niepotrzebnych, tego plastiku uwalnia się do wody. Kasza to wchłania, a my to spożywamy. Na pewno będzie pisało, że to jest wszystko w małych ilościach, w normy są dopuszczalne i tak dalej. Natomiast kiedy my tego spożywamy za dużo, a plastiku w naszym życiu jest zdecydowanie za dużo, to maksymalnie trzeba postarać się ograniczyć. Jeżeli jest możliwość kupić normalnie kaszą, kaszę, taką sypką, bez żadnych worków i ją ugotować, to, to trzeba to zrobić. Wiele osób stosuje te worki ze względu na to, że to jest wydaje się takie wygodne, kasza się nie przypali, nie trzeba ją Pilnować, ale powiem Wam, jak zrobić, żeby nie przypalić, nie pilnować, a była sypka i pyszna. Ale natomiast jest jeszcze inny aspekt, myślę, że też do Państwa powinien przemówić oprócz tego plastiku dlaczego nie powinniśmy w woreczkach gotować? Bo zwykle, kiedy się gotuje w workach, daje się dużo wody, i później tą wodę się zlewa. I to jest wylewanie do zlewu wszystkich. Witamin, mikroelementów tego wszystkiego, o czym mówiliśmy dzisiaj, tej całej korzyści z kaszy. No, oprócz skrobi, to tam po prostu nic już nie zostanie. Kiedy my gotujemy w małej ilości wody, i cała woda przez kaszę zostaje wchłonięta, to wszystkie mikroelementy, które tam się rozpuściły, z powrotem po prostu w naszej kaszy zostają i my je do organizmu dostarczymy. I teraz, w jaki sposób tą kaszę przygotujemy, żeby rzeczywiście nam smakowała, żeby była sypka, żeby nie było takiej małej goryczki, która czasami się pojawia. Bierzemy szklankę kaszy jaglanej, sypujemy ją na podgrzaną patelnię suchą lub do garnku z grubym dnem, w którym tą kaszę później będziemy gotować. Prażymy ją przez 3 minuty, cały czas mieszając, by nie przypalić, aż poczujemy taki przyjemny zapach prażonej kaszy. Następnie zalewamy wrzątkiem. Jedną szklankę, dwie, żeby po prostu ją sparzyć, zostawić ją tam na jedną minutę. Później przelewamy przez sitko i jeszcze kilka razy po prostu przypłukujemy zwykłą Wodą. Po odsączeniu kaszę wrzucamy do garnka, zalewamy dwoma szklankami wrzątku, dwa, dwie szklanki na jedną szklankę kaszy. Ja osobiście jak zagotuje się jeden raz przemieszam, żeby mi nie przykłoniła się do dna, później zakrywam pokrywką i zostawiam na wolnym ogniu, gotuje się około 15 minut. Już nie mieszam, nie solę, nie otwieram pokrywki i nawet po ugotowaniu, po 15 minutach, wyłączam palnik i zostawiam jeszcze na 10 minut. Gotową kaszę już później posolić i doprawić. Doprawić można oliwą, olejem lnianym, masłem, to już kto jak lubi. I taka kasza może być serwowana na różne sposoby: czy to jako dodatek, dodania głównego, czy możemy ją dodać nawet do jakiejś zupy albo zrobić jakieś deser, lub różnego rodzaju przypisy prozdrowotne, o których na kanale później też będziemy mówić. Jestem bardzo ciekawa, czy lubicie Państwo kaszę taką jaglaną, czy ją przyrządzacie i może macie jakieś swoje sposoby, żeby była pyszna i żeby była sypka. Piszcie w komentarzach, a ja bardzo Wam dziękuję dziś za uwagę i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samaryc.